Kędzior urodził się dnia 7 listopada 1851 roku w Toporowie, w powiecie mieleckim, w obecnym województwie krakowskim. Kiedyś to było województwo krakowskie. Ukończył w roku 1871 gimnazjum w Tarnowie, utrzymując się z lekcji, a w 1876 Wydział Inżynierii w Politechnice w Wiedniu. Powiat mielecki ma obwałowanych rzek 71 km. Potężna długość wałów. Rowów osuszających i uregulowanych rzek 741 km. Śluz we wałach 153. Mostów na rowach i potokach 4933. Popatrzcie, jakie olbrzymie liczby. Ile tej pracy zostało tutaj wykonane. Ludność mielecka otrząsnęła się z długów, wzmógł się dobrobyt, wyszkolono najlepszych robotników melioracyjnych w kraju, to też do Kędziora, gdy został posłem na Sejm, napisał wójt z Jaślan i Plutów. I tutaj posłuchajcie, co pisał ten wójt. Panie pośle, Bóg zapłać za wszystko, już u nas biedy nie ma. Mamy dwa razy tyle chleba niż przed regulacją, śpimy spokojnie, nie bojąc się powodzi. A ja mam takie pytanie, bo jest most między polami, czyli można stwierdzić, że na pewno na podstawie, nie wiem, projektu Kędziora. Na pewno, tym bardziej, że jak tutaj Państwo żeście słyszeli, na terenie powiatu zostało wykonane około 5000 mostków. Mostów, więc na pewno to jest jeden z nich, tym bardziej, że data jednoznacznie porządkuje właśnie, że to są prace związane właśnie z biurem melioracyjnym i z osobą.